Wojciech Orzechowski, warsztat inwestowania w nieruchomości. Dzisiaj rozmawiamy o home stagingu, czyli staramy się w oczach klienta podnieść wartość naszej nieruchomości, zachęcić go do wynajmu lub do zakupu. Rozmawiam z Agnieszką. Agnieszka, przypomnij, z jakiej firmy jesteś? Witam serdecznie ponownie. Jestem, prowadzę firmę pod nazwą Rearch Home Staging. Rearch Home Staging, no właśnie. Jaki adres internetowy? www.re-arch.pl. No, re-arch.pl. Wszyscy zapamiętali, można wejść i zobaczyć, jakie dokładnie usługi świadczy Agnieszka, a my przechodzimy dalej z pytaniem, do kogo jest skierowana Wasza oferta? Kto powinien skorzystać w ogóle z Waszego doradztwa, z usług? Przede wszystkim ci, którzy chcą sprzedać nieruchomość bądź ją wynająć. Tak naprawdę do klientów indywidualnych w takim szerszym znaczeniu. To macie bardzo dużą grupę docelową. Tak, bo tak. Właściwie każdy mógłby tej usługi potrzebować, prawda? Teoretycznie tak. Myślę, że w każdej właściwie nieruchomości można by zrobić coś, żeby ją lepiej pokazać. No właśnie. A taki czasem bardzo skromny element już sprawia, że jakby mamy troszeczkę inny charakter tej nieruchomości. Tak. No przykładem są świeże kwiaty. No właśnie. No zobaczmy, co by było. Proszę bardzo, ja teraz poproszę naszego kochanego kamerzystę, żeby... Nie ma kwiatów, widzicie, nie ma kwiatów. Jak wyglądamy? Fajnie, nie? No jesteśmy fajni. W ogóle jest super, nie? Bo jest tam, załóżmy, fajna kanapa, są jakieś zasłonki, ale teraz zobaczcie, co się dzieje, jak stawiamy kwiaty. Czyli taki bardzo drobny element, taki skromniutki, o tak, tak. Troszkę tak, prosimy tu znaki od... naszego zespołu kamerzystów, aby tutaj nas, tak. I to jest taki tak naprawdę drobiazg. Czasami niektórzy mówią, że przychodzicie i kładziecie kwiaty. I co? Też, to jest już jakby powiedzmy ten końcowy element, to postawienie przysłowiowych kwiatów. Ta praca się składa właściwie z pracą z takimi detalami, ale to są te detale, które zauważy kupujący. No, przychodzi pani i widzi piękne kwiaty, piękny ogród. Na początku widzi oczywiście ofertę w internecie, więc widzi zdjęcie z ogrodem, z jakimiś takimi elementami, które od razu przemawiają do jej tak naprawdę emocji, do psychiki, do tak naprawdę jakichś odczuć. Bo to nie chodzi o to, żeby podać suche fakty, mamy cztery ściany, tylko je wypełnić właśnie tym takim jakby emocją. Takim światem, w którym chciałby mieszkać klienta. Wiadomo, że każdy chciałby mieć kwiaty. Ja rozumiem, czyli wywołujemy emocje u klienta. Sprawiamy, żeby tutaj jak najlepiej klient odbierał to mieszkanie zmysłami, prawda? Tak, znaczy, właściwie też... faceci to odbierają i tak przez arkusz kalkulacyjny, ale... Często pewnie tak, ale myślę, że... Na pewno ale kobiety, inna kobiety droga innymi dotarcia do mężczyzn, inna do kobiet. No generalnie jakby często oglądamy nieruchomość całą rodziną, wiadomo, we dwójkę, jeżeli para powiedzmy chce kupić, ale myślę, że nieważne, nie ma znaczenia płeć, każdy chce jakby dobrze czuć się w tym miejscu i chodzi o to, żeby to dobre właśnie odczucie, tą dobrą atmosferę stworzyć. Na początku na zdjęciach, wiadomo, w ofercie, a potem w rzeczywistości. Ja tylko tak przypomnę, to jest drugi odcinek o home stagingu. Natomiast mamy nagraną Agnieszkę w akcji. I gdy będziecie oglądać kolejne odcinki, to zapewniam Was, że tam zobaczycie Agnieszkę, jak robi transformację od razu pokoju jakiegoś wybranego, czy chyba tam obrabialiśmy sypialnię. Zobaczymy, jak ten obraz, jak ten wizerunek się zmienia przed i po. Zobaczymy też sobie zdjęcia, jak one wyglądają przed i po i to jakby daje nam dużo do myślenia, prawda? Bo my myśleliśmy, że zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Wysprzątaliśmy, udekorowaliśmy, a przyjechała Agnieszka, bach, bach, bach i jest całkiem inaczej. Jest inaczej. No, na tym to polega. No tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, właściciele tego nie widzą często, bo są przyzwyczajeni, że mamy już ten kolor ścian, taki układ, że nie przestawiamy kanapy, przestawiamy, a przychodzi ktoś z takim świeżym spojrzeniem obiektywnym i widzi. Ja jestem architektem, więc jest mi też dużo łatwiej jakby spojrzeć na przestrzeń, jakby zarządzić tą przestrzenią, bo w pierwszej kolejności zajmujemy się powiedzmy organizacją tej przestrzeni, później kolorystyką, stylistyką tego i detalami, które właśnie przykuwają oko i tak naprawdę często stanowią jakby o wartości całej nieruchomości. Agenci, ci co pośredniczą w sprzedaży nieruchomości czy w jej wynajmie twierdzą, że to jest zbędny wydatek. Jakie jest swoje zdanie na ten temat? Z perspektywy czasu, jak zajmuję się home stagingiem, zaczyna się to podejście zmieniać. Długo już?
Ponad rok. Ponad rok. Myślę, że tak, strona wystartowała w lutym 2013. Mhm. Dzięki. Także troszkę ponad rok. I gdy zaczynałyśmy podejście, nie mówię o ludziach, bo ludzie jeszcze o tym nie wiedzieli i często nie wiedzą, ale pośrednicy byli bardzo sceptyczni. Nie, a po co? Przecież my to sami robimy, no wchodzimy, robimy zdjęcie i wszystko jest okej. Okay. Ale po tym czasie wystartowało sporo firm, zaczęły się pojawiać artykuły, programy. Jest duża zmiana. Agenci nieruchomości również sami się szkolą i również widzą, że potrzeba w tej branży specjalistów. Kogoś, kto tak naprawdę zrobi to kompleksowo, całościowo, nie tylko przyjdzie i zrobi zdjęcie, ale poświęci ten czas odpowiedni i to zrobi, powiedzmy, dobrze. Także czyli tu zmiana. Wyobrażam sobie taką sytuację, że no, to jest coś podobnego jak w przypadku, gdy bierzemy ślub, organizujemy sobie wesele. Możemy sami sobie to zorganizować, tak? Dobrze. Możemy sobie sami jakąś dekorację zrobić i to też jest ładne, fajne, ale potem okazuje się, że przyjeżdża firma, która się w tym specjalizuje, ona od początku do końca wszystko organizuje. I to wygląda jeszcze pięknie. No właśnie o to chodzi, żeby to jakby spiąć całościowo klamrą. Od tego, powiedzmy, posprzątania, przygotowania, kupienia czasami dodatków, wymienienia jakichś elementów, do zrobienia zdjęć i przygotowania tak naprawdę całej oferty takiej wizualnej w internecie. Czyli, bo wiadomo, że 99% osób najpierw ogląda nieruchomość, ogłoszenie w internecie. Także chodzi o to, żeby te wszystkie działania spiąć i zrobić je jakby kompleksowo razem. Jak wygląda dokładnie współpraca z klientem? Zawsze zaczynamy od spotkania z klientem takiego niezobowiązującego. Celem przekonania go, wytłumaczenia, co to tak naprawdę jest, bo kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby klient dobrze zrozumiał tą usługę. Żeby potem sam konsekwentnie jakby trzymał się ustaleń i działał jakby zgodnie tutaj z całą ideą. Więc zaczynamy od takiego spotkania i w zależności od rodzaju nieruchomości, od tego, ile pracy trzeba włożyć, przygotowujemy taki projekt zmian, który też oczywiście jest przedyskutowany wielokrotnie z właścicielem. Na takich spotkaniach określamy między innymi ewentualny budżet, który właściciel może... A jaki potrzebny jest budżet? Bo pewnie oglądający nas zastanawiają się, jaki to budżet, tak, ile to kosztuje. W założeniach tak naprawdę różne źródła, powiedzmy, podają. Koszt samej usługi nie jest również duży, ponieważ nie jest to też czasowo jakby wymagające. No dobrze, ale to trzeba mieć 2000, 5000. Też trudno powiedzieć, ale mówi się, że koszt jakby z całego takiego full, tak, opcji full nie powinien przekraczać 1% wartości nieruchomości. Aha. To już jest bardzo dużo. To mówią tak jakby źródła... Dobrze, momencik, już liczymy. Nieruchomość jest warta, załóżmy, 1 000 000 zł. No, Boże. To są, powiedzmy, założenia takie i dane, które mamy... 10 tysięcy. Mamy Ale to w przypadku chyba nieruchomości, która, no, którą trzeba byłoby chyba podszykować, wyremontować. Tak, no bo, to już mówisz w tej opcji takiej naprawdę całościowej. No bo okazuje się, że przyjeżdżacie, no tak, do takiej nieruchomości jak ta, która jest wyremontowana, zrobiona, czyli mamy... Tu nie mamy żadnych kosztów dodatkowych. Nie, absolutnie nie. No i wtedy w jakiej kwocie się zamykamy? Takie usługi... Też procentowo można to określić? Nie. Znaczy można pewnie, generalnie zależy to od firmy. Czyli jest u nas stawka jest konkretna. Stawka konkretna za jaki to jest koszt? Ja tak ciągnę za język, bo to pewnie wszystkich nas interesuje. Przygotowanie domu takiego w tym stanie, gdzie tak, wszystko jest, powiedzmy, jednorodne. Czyli około 200 metrów kwadratowych, jakieś 9 pomieszczeń, tak? Tak, i zewnętrze. A, no i działka i oczywiście, tak, zewnątrz też trzeba pokazać. To jest około 1500 zł. Mhm. Rozumiem. Takiego... No to w stosunku do wartości to faktycznie to jest niewiele, bo w przypadku miliona, tak? A teraz przejdźmy jeszcze na taką nieruchomość wzorcową, ja przynajmniej takim terminem się posługuję, tutaj na szkoleniach, na warsztatach inwestowania w nieruchomości, z uczestnikami szkolenia bardzo często o tym rozmawiamy, wybieramy sobie tą nieruchomość wzorcową, ja nawet na blogu swoim określiłem, jaka to jest nieruchomość, można sobie tam poszukać, ale w skrócie to jest mieszkanie 2-3-pokojowe, wielkości 40-50 metrów kwadratowych, no i teraz wartość, załóżmy, mamy na łódzkie, przekładamy dobrze sprzedająca się nieruchomość, tam załóżmy około 200 tysięcy, to teraz momencik, 1% to jest 2000 zł. Tak. I to jest w przypadku, kiedy trzeba
to mieszkanie full zrobić, tak? Natomiast jeżeli mamy, też wchodzimy i to mieszkanie jest fajnie zrobione już, to jaki wtedy koszt będzie? Bo w przypadku domu był 1500, a w przypadku mieszkania ile tu trzeba byłoby sobie szykować? Takiego dwupokojowego około 750 zł. Około 750 zł. Tak. Czyli to faktycznie jest niedużo, a może to sprawić, że do naszej nieruchomości trafi klient, który będzie który ogólnie spojrzy na tą nieruchomość pod względem prestiżu, którego to zainteresuje, który nie będzie się jakby tutaj z nami dużo targował, żeby tą naszą nieruchomość kupić czy wynająć, bo wręcz będzie chciał w niej mieszkać i chyba to jest cel jakby całego homestagingu. Tak, no mówi się, że tak naprawdę po wyjściu z tej nieruchomości klient cały czas o niej myśli i siebie w niej wyobraża, jakby snuje plany związane z tą nieruchomością. To jest takie podziałanie już marketingowe, powiedzmy, to nie jest związane właśnie z architekturą wnętrz, jak niektórzy myślą, czy z projektowaniem wnętrz. Bardziej odnosi się do jakiegoś marketingu nieruchomości, do takiego podziałania już typowo produktowego, czyli traktowania mieszkania jako produkt, który ma przyciągnąć tego kupującego klienta. No dobrze, to w takim razie mamy już takie najpilniejsze informacje, znamy też koszty i jeżeli ty też chcesz, aby twój potencjalny klient, który przyjdzie zobaczyć twoją nieruchomość, po powrocie do domu myślał o niej, nakłaniał żonę, czy nakłaniała męża do tego, żeby kupić właśnie tą nieruchomość, bo w niej dobrze się czuje, bo w niej jest fajny zapach, klimat, to jeżeli chcesz jeszcze więcej informacji na ten temat, zostań z nami i zapraszamy cię do obejrzenia następnego odcinka, gdzie ten temat będziemy kontynuować. Zapraszamy.